Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy piersi z kurczaka w cieście francuskim. Potrzebować będziemy 4 pieczarki, 1 cebulę, 5 deko sera żółtego, pół kilograma filetu z kurczaka, 1 opakowanie ciasta francuskiego i 1 łyżkę masła. Pieczarki z cebulą pokroję i podsmażę na maśle. Filet również pokroję na kawałki, opruszę solą, pieprzem, oregano i ciasto francuskie pokroję na kawałki. Teraz rozdrabniam pieczarki i cebulę, a później zrobimy pozostałe części. Pieczarki już mam podsmażone. Ciasto odwijam z papieru. Pozostawiamy na tym papierze, ponieważ na nim będziemy piekli. I dzielimy na 6 części. Ja sobie podzielę na pół i na 3 części. Może tu będzie tak i tak. I mamy w ten sposób podzielone na 6 części. I teraz mięso doprawiam solą, pieprzem. Oregano. Mięso wcieramy przyprawy. Tak, mamy przygotowane i teraz na ciasto francuskie dajemy po łyżce pieczarek. Tak podzielmy, aby na każde ciasto była porcja pieczarek. Mamy. I teraz dajemy na pieczarki, dajemy kawałek mięsa. I ser żółty. Też mamy 6 plasterków. I teraz będziemy dokładnie zwijać. Dokładnie dociskamy. I mamy gotowe jeden. I tak zrobię z pozostałymi. Tutaj, z pozostałym ciastem francuskim. Tak. W ten sposób należy ciasto zwinąć. Dokładnie dociskamy i zwijamy. Tak mamy. Wierzch posmaruje białkiem i będziemy piekli w 190 stopniach około 30 minut. Tak, mamy przygotowane i teraz jeszcze sobie zrobimy takie nacięcia. Posmarujemy białkiem i ciasto francuskie powędruje do piekarnika na 30 minut w 190 stopniach.
mamy przygotowane piersi z kurczaka w cieście francuskim. Wędrują do piekarnika. Tak, oto pierś z kurczaka w cieście francuskim i jest gotowa. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Pierś z kurczaka w cieście francuskim.